Zasadzenie pamiątkowego drzewka, gry i zabawy dla dzieci, czy koncerty filii Miejskiego Domu Kultury. Tak w skrócie wyglądało świętowanie odzyskania niepodległości na Warszawie. Najpierw w samo południe mieszkańcy tej części Świnoujścia spotkali się na Placu Rybaka. Tu każdy mógł wziąć udział w zasadzeniu drzewka, pod którym następnie umieszczono pamiątkową tablicę przygotowaną z okazji Święta Niepodległości. Za łopatę ochoczo chwycili ci najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy Warszawa. Później w filii Miejskiego Domu Kultury na najmłodszych czekały gry i zabawy, dzięki którym mogły lepiej poznać poszczególne miasta w naszym kraju. To są cykliczne spotkania, spotykamy się co rok od 2018 roku. Mieszkańcy Warszawa wpadli na świetny pomysł, żeby uhonorować najstarszych mieszkańców oraz tych, którzy najwięcej zrobili dla dzielnicy, tytułem Bohater Codzienności. W 2018 roku zostało przyznane 10 takich tytułów. W tym roku przyznaliśmy również 10 tytułów, kapituła składająca się z najstarszych mieszkańców. Są to przede wszystkim pracownicy stoczni, najstarsi. Są to założyciele klubu Prawobrzeże w tym roku oraz społecznicy, którzy w życiu codziennym wspierają wszystkich naszych mieszkańców naszej dzielnicy. Ideą naszego spotkania jest to, aby łączyć pokolenia, zarówno dzieci, rodziców i dziadków. A okazją do spotkania były kolejne atrakcje przygotowane przez Miejski Dom Kultury. Koncerty i wykład z doktora Piotra Aleksego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o niepodległości Polski z wyspiarskiej perspektywy. Nasza wyspiarska perspektywa jest nieco odmienna od perspektywy ogólnopolskiej. My mamy takie złudzenie, że polska historia, historia niepodległości jest taka jednorodna, że to jest w zasadzie historia powiedzmy warszawska, czy też może krakowsko-warszawska. Z tej perspektywy opowiada się historię polskiej niepodległości w całym kraju. Tymczasem tutaj możemy na to, nasze położenie wyspiarskie pozwala nam na to spojrzeć z kilku różnych perspektyw. 11 listopada 1918 roku mieszkańcy Wyspy Wolin nie byli pewnie świadomi, że gdzieś kilkaset kilometrów dalej rodzi się państwo polskie. To nam skłania do tego, żeby spojrzeć na tamte procesy z perspektywy, powiedzmy, że ogólnoeuropejskiej. Druga rzecz jest taka, że nasza obecność tu na wyspach, nasze położenie teraz tutaj skłania nas do tego, żeby zastanowić się, na ile przez te 100 lat niepodległości i ponad 75 lat już obecności polskiej na Wyspie Wolin, na Wyspie Uznam, na ile przez ten czas nasze wyspy wrosły się w ten organizm ogólnopolski. Dlatego opowiadając tutaj o niepodległości, warto też opowiadać właśnie o procesach, które miały miejsce tutaj, które miały miejsce w całej Europie i o procesach takich społecznych, o zwykłych ludziach, którzy budowali tę polskość tutaj przez nas później, tak, po 1945 roku, przez następne kilkadziesiąt lat. Na Warszawie tutaj obchodzona jest uroczystość nazywana Bohaterowie Codzienności właśnie z tej okazji. I to jest wspaniała rzecz, bo właśnie ta codzienność wyspiarska powinna być dla nas punktem wyjścia do rozważań o niepodległości. Mieszkańcy Warszawa świętowali niepodległość przy dźwiękach orkiestry wojskowej, a także artystów operetkowych ze Szczecina. Thank you.